22 września Ilona Wróblewska Czarnocka witam serdecznie. Zapraszam na ten w którym powiemy. Związki zawodowe PG GKSA tracą cierpliwość. Ostrzeżenie dla wszystkich rowerzystów. Odpowie za kradzież. Nie tylko teatr. Zbigniew Chyrze zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu instruktor roku 2016. Trzy związki zawodowe działające w spółce skarbu państwa PGG, S.A. i spółkach zależnych tracą cierpliwość i informują zarząd oraz Rady Nadzorcze PG Polska Grupa Energetyczna SA i PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, a postulaty związkowców nie zostaną spełnione, to rozpoczną się strajki ostrzegawcze. Spór zbiorowy z pracodawcą trwa od stycznia 2015 roku. Trzy związki zawodowe działające w PG, Gigsa oraz w spółkach zależnych chcą wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy. Zdaniem związkowców przebieg dotychczasowych mediacji uzasadnia obawę, iż nie doprowadzą one do rozwiązania toczących się sporów zbiorowych. Dlatego związkowcy wyznaczają terminy i ostrzegają, będą strajki. 30 września to termin ostateczny na zawarcie porozumień kończących spory zbiorowe. Jeśli nie, od 7 listopada rozpoczną się strajki ostrzegawcze. Ta kolizja niech będzie przestrogą dla wszystkich rowerzystów. Wczoraj doszło do groźnego zderzenia drogowego z udziałem jednośladu i samochodu osobowego. Wczoraj tuż po godzinie 12 doszło do kolizji drogowej. 75-letnia rowerzystka, mieszkanka gminy Bełchatów, wjechała na oznakowane przejście dla pieszych i uderzyła w lewy przedni bok jadącego ulicą Czapliniecką w kierunku włókniarzy samochód osobowy marki Polones. Radna kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do Bełchatowskiego Szpitala. Mundurowi przypominają niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, a zwłaszcza rowerzystom, że przejechanie rowerem przez pasy, zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, jest zabronione. Najpierw zgłosił kradzież roweru, gdy policja odnalazła jednoślad, okazało się, że jednak go pożyczył. Przy okazji tej sprawy bułkadowcy mundurowi odnaleźli także skradzione dokumenty. Bełchotowcy policjanci otrzymali zawiadomienie o kradzieży roweru o wartości 2000 zł. Chwilę po otrzymaniu tej informacji wydypowali podejrzewanego, odzyskali utracony rower, a podczas przeszukania odzyskali też dokumenty pochodzące z innego przestępstwa. Okazało się bowiem, że mężczyzna w jednym z gabinetów dentystycznych dokonał kradzieży torebki damskiej z pieniędzmi i dokumentami. Podczas przesłuchania notowany przez policję 31-letni byłchotowianin przyznał się do kradzieży torebki. Natomiast wnikliwe czynności dochodzeniowe śledcze dowiodły, że zgłaszający kradzież roweru fałszywie zawiadomił o przestępstwie nie popełnionym. Podczas konfrontacji przyznał, że rower pożyczył koledza, a kradzież celowo zgłosił na policji, ponieważ w ten sposób chciał odzyskać swój rower. Teraz niewykluczone, że zawiadamiający poniesie odpowiedzialność karną. Przestępstwo kradzieży zagrożone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Podczas jesiennych spotkań teatralnych z Batem dla widzów przygotowano nie tylko ofertę ze spektaklami, które można oglądać na deskach Bełchatowskiego MCQ. Piątek to dzień, w którym choć nie przewidziano spektakli, sporo będzie się działo. Jutro o godzinie 18 w galerii MCK odbędzie się wernisarz wystawy Anioły autorstwa Grzegorza Picińskiego, tegorocznej gwiazdy jesiennych spotkań teatralnych z Batem. Reżyser, twórca Teatru Ognia i Papieru, plakacista i autor sztuk teatralnych, człowiek wszechstronny. Podczas wernisażu będzie można obejrzeć jego pracę, a także porozmawiać z samym twórcą. Wstępna wystawa jest nieodpłatna. W ramach jesiennych spotkań teatralnych z Batem jutro zorganizowane zostaną warsztaty plastyczno-teatralne. Skierowane są one zarówno do najmłodszych odbiorców, jak i ich rodziców. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 14 w budynku NCKPG Giganty Mocy. Udział w nich jest nieodpłatny. W 17. Ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polską Federację Stowarzyszeń Szkół Kierowców instruktor roku, bełchatowski szkoleniowiec, nie miał sobie równych, Zbigniew Hyży po raz kolejny pokazał klasę i wygrał w klasyfikacji generalnej. Konkurencje, z jakimi mierzą się szkoleniowcy w wyścigu po tytuł instruktora roku, nigdy nie są proste. Zawodnicy muszą wykazać się doskonałą znajomością przepisów o ruchu drogowym, opanowaniem i wiedzą praktyczną w zadaniach dotyczących udzielania pierwszej pomocy i wreszcie kunsztem prowadzenia samochodu. Jak to zawsze podczas konkursu bywa, nie chodzi o zwyczajne parkowanie czy jazdę w rękawie. Konkurencje były trudne, sprawnościowe, wymagały dużej wprawy i precyzji. Było pięć konkurencji, zaczęliśmy od przepisów ruchu drogowego pierwszego dnia, o wynikach dowiedzieliśmy się dopiero na samym końcu, następnie były sprawnościowe próby udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, taka dwutorowa taka sprawnościówka, używanie defibralatora łącznie z resuscytacją, plus motocyklista, czyli wypadek. Taki kolizyjny z ewakuacją, z pożarem motocykla, taki, taki dla mnie trudny widowiskowy konkurs. To tak naprawdę nie pierwszy sukces, prawda, jeżeli chodzi o instruktora roku. Coś mi się kojarzy, że już coś wcześniej było. Udało się w 2003 roku zdobyć Mistrzostwo Kraju Instruktorów, nawet ten konkurs był w Bełchatowie. I wtedy też zająłem to pierwsze zaszczytne miejsce. Tegoroczna edycja, którą zorganizowano w Warszawie, odbyła się pod hasłem. Stawiamy na profesjonalizm. <noise> to chyba miało na... <noise> Ten jest do kolekcji, zwłaszcza, że w tym roku jest to czwarty puchar. Efektowne zwycięstwo PGGKS-u nad stalą Stalowa Wola zapewne rozbudziło apetyty kibiców. Już w najbliższy weekend kolejne starcie na stadionie GieKSa Areny. Tym razem rywalem Bełchatowian będzie Gryf Wejherowo. Po efektownym zwycięstwie 5 do 1 nad Stalą Stalowa Wola drużyna PG GKS Bełchatów zaprasza na kolejny mecz na Stadionie Przysportowej. Już w najbliższą sobotę, 24 września, Bełchatowianie zmierzą się z Gryfem Wejherowo. Mecz rozpocznie się o godzinie 15. Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na mecz 10 kolejki Drugiej Ligi. Do dyspozycji kibiców brunatnych jest 8 rodzajów wejściówek na 3 trybuny w atrakcyjnych cenach. Wejściówki na mecz z Gryfem można kupować w punkcie obsługi kibica przy ulicy 1 Maja, który jest czynny według harmonogramu. 26 Września w godzinach od 13 do 17, 24 września od godziny 12. w dniu meczu, czyli 24 września, oprócz stanowisk w punkcie obsługi kibica będą także czynne kasy stadionowe od godziny 13. To wszystkie informacje w dzisiejszym tygodniu. dziękuję za uwagę. Dobranoc.